ministra Andrzeja Udera, ministra kancelarii PS, prawda? Tytuł wywiadu jest taki: Sądzie Najwyższy ma chaos i anarchię, a Andrzej Uda mówi: tak, mam nadzieję, że opadł, mam nadzieję na opamiętanie się sędziów, jeśli sędziowie Sądu Najwyższego nie będą przestrzegali ustaw, może nastąpić reakcja najwyższych władz i nie wykluczone nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, zapowiada prezydent Kierunister. Teraz może jeszcze raz co tygodniki, tygodnik sieci. Dzisiaj publikuję tekst.